Cześć, witam Was z tej strony Nowa 5582, a to jest druga część filmu filmu właśnie o obwodnicy Olkusza. Więc teraz już robią, nie wiem, równają czy coś. I pamiętajcie o tym, że jeśli film Wam się spodobał, żeby dać łapkę w górę, i też bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali mój kanał, bo właśnie planuję, jak będę miał o wiele subskrypcji więcej, planuję nagrywać o wiele, wiele więcej filmów, także będą się pojawiały, na przykład jak będę miał oczywiście dużo czasu, to 5, a zawsze mam, to będzie 5 filmów na dzień nawet. Takich krótkich, ale będą. Więc zapraszam do subskrybowania. Zaraz się widzimy. Dobra, już jestem. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, bo tu jest bardzo duży ruch. I ja w ogóle właśnie będę wrzucał... Następną część wrzucę, jak tu się będzie jeszcze coś działo. A na razie idziemy do lasu. Poszliśmy już od drugiej strony. Oczywiście to całe nagranie będzie w wielkim stopie. Jakbym pokazywał tam, gdzie byliśmy, no, w sklepie i tam, to by było... Nagranie by trwało 10 minut albo i więcej. A tak to będzie trwało około... Może 5, bo na razie trwa 2 minuty. I tam będzie szła... I tam będzie się łączyła z drogą krajową 94. Światło trochę. Tu jeszcze nie jest z ziemi tak porządzone. Jakoś tam to się nazywa. I właśnie chciałbym... A, słońce. Chciałbym się Was zapytać, co byście chcieli zobaczyć jeszcze na moim kanale. Możecie pisać w komentarzach, chętnie zrobię jakiś film o tym. Dobrze, więc to by było na tyle. Żegnam się. Jeśli film się spodobał, dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. To się bardzo ucieszę. Więc ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku.